Tytuł kursu: sieci gazowe. Moduł: materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych. Temat: materiały do budowy sieci gazowych. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Kowalski, zajmuję się projektowaniem sieci gazowych. To jest mój asystent Tomasz, który dopiero się uczy. Jakie materiały stosujemy do budowy gazociągu? Obecnie przewody z polietylenu są podstawowym materiałem do budowy sieci gazowych. Dzięki nieustannym udoskonaleniom technologii produkcji zarówno surowca, jak i rur oraz kształtek. Systemy SPE stosowane mogą być do ciśnień roboczych aż do 1 MPa, pokrywając zakres ciśnień roboczych od niskiego poprzez średnie aż do średniego podwyższonego. Do budowy gazociągów niskiego i średniego ciśnienia używamy rur z polietylenu PE80 i PE100. Który z tych materiałów jest częściej stosowany? Zgodnie z tendencjami w zakresie produkcji surowców, jak i projektowania gazociągów, najczęściej stosowany jest polietylen klasy PE100, którego zastosowanie w miejsce polietylenu klasy PE80 zapewnia podniesienie parametrów sieci w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji, wytrzymałości mechanicznej oraz obniżenia kosztów budowy. Jakie właściwości cechują materiały z polietylenu? Przewody z PE cechuje lekkość, odporność na działanie czynników mechanicznych i korozję oraz elastyczność, dzięki czemu są łatwe w montażu oraz mogą być dostarczane na budowę w zwojach. Charakteryzują się dużym współczynnikiem rozszerzalności liniowej, około 0,2 mm na metr razy stopień Celsjusza. Ze względu na swoją elastyczność nie wymagają kompensatorów. Tomaszu, warto, żebyś zapamiętał tę informację. Zgodnie z tendencjami w zakresie produkcji surowców, podobnie i w praktyce instalacyjnej, najczęściej stosowany jest już polietylen klasy PE100, którego zastosowanie w miejsce polietylenu klasy PE80 zapewnia podniesienie parametrów sieci w zakresie bezpieczeństwa, większa odporność na szybką i powolną propagację pęknięć, wytrzymałości mechanicznej, w praktyce daje możliwości zmiany PE80 w typu szeregu SDR11, grubsze ścianki, przez bardziej wytrzymały PE100 w typu szeregu SDR17,6, cieńsze ścianki. Walorów eksploatacyjnych, zwiększenie wydajności dzięki większym przekrojom użytkowym rur wynikającym ze zmniejszonej grubości ścianek rur PE100, obniżenia kosztów budowy, korzystniejsza cena, krótsze czasy zgrzewania i koszty robocizny związane z montażem rur gazowych PE100 w miejsce PE80. Zapamiętaj, w gazownictwie powszechnie są stosowane rury stalowe, pokryte powłoką antykorozyjną do budowy gazociągu wysokiego i podwyższonego ciśnienia. Zamawiając rury do budowy gazociągu, należy podać jej nazwę, oznaczenie rodzaju, średnicę zewnętrzną, grubość ścianki, długość, znak gatunku stali, stan końców rur, zaświadczenia o jakości oraz numer normy. Rury stalowe wymagają specjalnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Co to oznacza? W celu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych stosuje się trójwarstwowe powłoki epoksydowo-polietylenowe 3LPE, spełniające wymagania normy DIN 20670. Aby zwiększyć wytrzymałość, np. przy pokonywaniu przeszkód terenowych, na izolację 3LPE dodatkowo nakładane są 4 warstwy laminatu szklanego spajanego żywicą. Natomiast do budowy gazociągów z rur stalowych poddawanych specjalnym wymaganiom stosowane są izolacje epoksydowo-kopolimerowo-polipropylenowe 3LPP. Kształtki do budowy gazociągów umożliwiają prowadzenie przewodów ze zmianą kierunku trasy, zmianę średnic rur, zaślepienie oraz rozgałęzienie przewodów. W tym celu stosujemy trójniki, zaślepki, kolana i łuki. Gazociągi łączy się przez spawanie. Armaturę zaporową gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz armaturę stacji redukcyjnych łączy się przy pomocy połączeń kołnierzowych. Zasuwy i kurki w przewodach wysokiego ciśnienia wbudowuje się w przewody za pomocą spawania. Złącza kołnierzowe wykonywane są w gazociągach
gdy wykonanie połączenia spawanego jest niemożliwe lub utrudnione. Połączenie kołnierzowe składa się z dwóch kołnierzy, uszczelki, śrub złącznych i nakrętek. Rodzaj złącza dobiera projektant w zależności od warunków panujących w gazociągu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.